Mistrz Polski kontra mistrz Włoch. 9 listopada o godzinie 19:45 na kibiców basketu w Ergo Arenie czekała kolejna koszykarska uczta. Naprzeciw siebie w bardzo ważnym spotkaniu stanęły drużyny z dokładnie takim samym bilansem zwycięstw i porażek. Wygrana w bezpośrednim pojedynku znacznie szerzej otwiera drzwi do topowej szesnastki Europy. W składzie Montepaschi znajoma twarz, która jeszcze nie tak dawno reprezentowała barwy Asseco Proco. Bobby Brown szczególnie w ostatnich meczach udowodnił, że może być godnym następcą samego Bo McCaleba, który w lecie zmienił Sienę na Fenerbahce Ulker Stambuł. Początek meczu w wykonaniu mistrzów Polski był piorunujący. Kanonadę rozpoczął Alex Acker, a już za chwilę dołączyli do niego kolejni. Na rzuty Adama Chrycaniuka i Łukasza Koszarka odpowiedzieli tylko Bobby Brown i Matthew Jennings, a Prokom pewnie prowadził. Końcowe fragmenty pierwszej części lepiej rozegrał jednak zespół Montepaschi, ale zaliczka z pierwszych minut wystarczyła, aby prowadzić 22-21. W parkiecie szalał Bobby Brown, który praktycznie nie mylił się z dystansu. Już na początku drugiej kwarty mecz się wyrównał, a Siena w połowie tej kwarty miała na swoim koncie już 6 celnych rzutów za 3 punkty. Montepaschi grało lepiej, Prokom był w dołku i choć nieznacznie, to przegrywał po 20 minutach 35-42. Po zmianie stron koszykarze Montepaschi trafiali praktycznie wszystko. A że rzucali głównie z dystansu, to ich przewaga rosła w bardzo szybkim tempie. Nie do zatrzymania był nadal Bobby Brown, ale praktycznie każdy gracz mistrza Włoch, kiedy już składał się do rzuty, był zabójczo skuteczny. W samej tylko trzeciej kwarcie na 9 rzutów za 3 gracze Montepaschi trafili 8. W czwartej kwarcie Prokom robił co mógł, to tego wieczoru nie było odpowiedzi na świetnie dysponowanych graczy Sieny, którzy nawet kiedy wysoko prowadzili, w dalszym ciągu razili skutecznymi rzutami za łuku. W końcowych fragmentach meczu w ekipie Asseco Prokom błysnął nowy koszykarz Ryan Richards. W całym spotkaniu Montepaschi Siena pokonała Asseco Prokom 101-66.